byliśmy na targach we Wrocławiu i kupiliśmy. Dalej próbujemy z różnymi karmami, czy to się podejdzie. Więc wrocławskie michy, tutaj macie skład. O, proszę bardzo, jest mięso, podroby wołowe, marchew, minerały i witaminy. I tu są jeszcze takie przysmaki na zdrowe zęby. Rufus, jak ci się podoba? Jesteśmy na spacerku dzisiaj trochę wcześniej. Tak, fajnie jest, bo później ma padać. Ale zobaczcie, jakie fajne miejsce znalazłam. I nie wiem, czy widzicie, ale tu jest czapla. O, teraz fajnie słońce wyszło. I to jest taki park. I właśnie przyjechaliśmy tutaj. To jest chyba park. Więc to napiszę wam. To jest jakaś ostatnia łódka, czy jakoś tak na ostatni... No, coś takiego. Ale słuchajcie, no pięknie. W ogóle jest taka super pogoda. Martuś, jak ci się podoba? No chyba jest super. Do tego momentu było nagrywane w tamtym tygodniu, dlatego też w tamtym tygodniu vlog się nie pojawił, dlatego że, no jak widać, miałam bardzo mało materiału i zaczynam nagrywać już w tym tygodniu. Dzisiaj mamy wtorek, szybki update tego wszystkiego, co się działo, na czego nie nagrywałam. Cały czas próbujemy ustalić, co jest tak naprawdę Pluszakowi. W piątek idzie na ostateczne badania pod kątem Cushinga, bo niestety wychodzi na razie, że to jest to, co ma. Trzymamy kciuki, żeby to oznaczało, że po tabletkach nie będzie musiał brać już insuliny i ta cukrzyca będzie unormowana, bo jest taka szansa. I jeżeli będzie miał Cushinga, to w mózgu, a nie w nadnerczach, co może być dobrą informacją, jeżeli te tabletki będą na niego działać. Więc na razie czekamy. W międzyczasie miał on też zrobiony zabieg na zęby i na oczy. Dzisiaj był u okulisty drugi raz, bo wcześniej byliśmy sprawdzić pod kątem zaćmy i okazało się, że w ogóle dzisiaj jest lepiej niż było miesiąc temu. Pani była zaskoczona, że faktycznie tak się poprawiło, bo wcześniej miał jakieś takie pęcherzyki zaćmiowe, nie wiem jak to się mówi, a dzisiaj ich nie było, więc... To jest taki update, jeżeli chodzi o Pluszka. No i też nie ukrywam, że po prostu ciężko było mi normalnie funkcjonować, wiedząc, że on chodził częściej do weterynarza niż ja na siłownię, a nie jest to dobry znak. Więc zobaczymy, chodzi na spacery, jest szczęśliwy. Mamy straszny problem z jedzeniem, bo nie wiem dlaczego nagle nie chce jeść, ale powoli do przodu. Mam nadzieję, że w piątek już się wszystko wyjaśni i w końcu będziemy wiedzieli, na czym tak naprawdę stoimy, no bo nie ukrywam, że cały czas taka niewiedza jest trochę stresująca. Ale to tyle z update'u. Wiem, że też nie każdy chce o tym słuchać, ale dla tych, którzy chcą, to daję znać. I chciałam wam też pokazać, bo zrobiłam zamówienie w Sinsayu. Ja raczej w Sinsayu nic nie kupuję, ale była promka, po czym okazało się, że ta promka nie wchodzi akurat na te rzeczy, ale stwierdziłam, że dobra, i tak chciałam te rzeczy, więc zamówię. I słuchajcie, znalazłam poszewkę, która będzie bardzo mocno obierać się o wszystko, bo mówiłam wam, że chcę czarną i ona tu będzie fajnie wyglądać, ale to chyba po prostu muszę przeżyć, że wszystko... Widzicie to? Kurczę, nie wiem, czy aż tak przeżyję, że to jest aż tak obłażona, bo tutaj mam jeszcze kot. Zastanowię się, pewnie jak Alan to zobaczy, to powie, że nie, ale zamówiłam też kot. Ach, no i on jest taki, że ja nie jestem w stanie sobie go otworzyć i zobaczyć, jeżeli mi się nie spodoba, to żeby go zwrócić. Ale on się wydawał być fajny. On też był droższy, bo on kosztował jakoś 100 coś złotych, no jak na Sinsay oczywiście. To jest jako, no, jako narzuta na łóżko, ma 1,30 m na 1,60 m, ale bardzo mi się spodobało, bo ma te takie frędzelki. Jak możecie zobaczyć, ta narzuta naprawdę wygląda fajnie. Ona ma jeszcze właśnie jakieś takie wzory z innego materiału, ale widzę, że strasznie się z niego sypie. Więc muszę się zastanowić, ale właśnie kurczę, bardzo chciałam czarną poszewkę tutaj, bo to idealnie by mi pasowało do tych dwóch pozostałych poduszek, bo ta jest właśnie z takimi czarnymi
Maziejami i to by fajnie wyglądało tutaj, żeby, bo tu jest dla mnie za jasno, ale przede wszystkim zrobiłam zamówienie, dlatego to jest, moi drodzy, kurteczka przeciwdeszczowa dla pieska i wzięłam ją w dwóch rozmiarach. Wzięłam, na co to ma być? Na jakiegoś wielgachnego owczarka? Kurczę, jakie to są rozmiary? S, M, L. Ja wzięłam SK i MK, to jest takie wielkie? No ale dobra, bo chcę zobaczyć dla pluszka. Patrzcie, nawet jest taki kapturek. Pluszaczku, chodź zobacz, co kupiłam. Chodź szybko. Czy ty, Misiu, będziesz... O, idzie. Chodź, pluszaczku, chodź, patrz, co ja kupiłam. To jest, jak wiesz, jak będzie padać. Ale to jest, jak będzie padać, to ja bym ci to chciała założyć. Jak ci się podoba? A spojrzysz tu? A jak ci zdejmę kaptur? Ale piękny piesio. No i pokaż się wszystkim. Wyglądasz, jakbyś był u fryzjera. I tak byś sobie chodził na spacerku, jak będzie deszcz padać. Podoba ci się? Nie, nie? Tylko nie mam pojęcia. A, bo to chyba jest... A, patrzcie! Dobra, ja chyba to już ogarnęłam, bo to jest tu, żeby mu się jeszcze brzuszek nie moczył. Ej, to jest dobre. Tobie też mogę założyć, jak chcesz. Dobra, i tak to wygląda. Nie wiem, do czego... A, chciałam mówić, że nie wiem, do czego to służy. A tu jest, żeby przy obroży mieć ten, ale on nie ma obroży, tylko ma szelki. Więc muszę właśnie jeszcze zobaczyć, jak to się będzie zgrywać z szelkami. Ale ogólnie wydaje mi się, że jest to spoko. Ten rozmiar S byłby ok. Ale jak macie jakieś ciułały czy coś mniejszego, to nawet bym nie brała, bo jak widzicie... Maltus jest nie jakoś super duży i on ma do samej dupki. Zrobiliśmy test. Musiałam już wiązać włosy, bo mnie to irytowało. I chodzi piesek. Więc jest ok. Chyba zostawię, bo właśnie jak chodzimy na spacery i pada deszcz, to on po prostu wraca cały taki mokry. I też podoba mi się właśnie to, że od spodu jest też ta część na brzuszek, więc zobaczymy. Wiesz co, przyszła ta poszewka, ale ona już jest cała obrana, więc będzie ten... Przyszło obrane przez ten koc. I w ogóle wiecie co, ja zapomniałam o tym zamówieniu, bo ja myślałam, że ja ostatecznie go nie zrobiłam, bo ja chciałam swetry, bo była też promka na Hemie i chciałam kupić sobie swetr kaszmirowy. I jak już zdecydowałam się, okay, że tak, chcę kupić swetr kaszmirowy, to oczywiście nie było mojego rozmiaru, ale widzę, że ja jednak ostatecznie zamówiłam inny sweter. I to jest taki jasny beżowy. Nie wiem, czy jednak nie będę go odsyłać, bo... No nie wiem, zobaczę, może mnie zauroczy, to wtedy go nie odeślę, ale jak nie będę zauroczona, to go odsyłam. Już patrzymy, pokazuję wam go dokładnie. To jest skład. Chyba będzie gryźć. Oj, chyba nie będę w nim wyglądać dobrze. Jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj 50% wełny, 27% poliamid, 20% moher i 3% elastan. Założę i zobaczymy. Dobra, po pierwsze strasznie gryzie. Niestety. A po drugie, jasne, jest taki gruby, ale wydaje mi się, że on jednak jakoś... Chociaż ja bym go tak dała, albo bym go nosiła z takimi obcisłymi spodniami. Ale się światło zmienia. No ale nie wiem. Tak on wygląda z bliska. Nie pamiętam, ile kosztowało, ale wydaje mi się, że około tak między 200 a 300 zł. Dajcie znać, co myślicie. Gdzie jesteś, piesio? Oj. Jak ci się podoba? Czy ty też chcesz mieć taki kubraczek na deszcz? A to jest, słuchajcie, ten większy rozmiar. Jak ci... Alan. Jak ci się podoba? A obczajcie, że to jeszcze się świeci. Nie patrzcie, nie patrzcie. To się jeszcze świeci. Pięknie. Pięknie, misio. Widzicie? Nie patrzcie. Zobaczcie, jak to się świeci, jak będą jechały auta. To jest piękne. Dzień dobry, witam was w środę. Jadę na paznokcie. Alan jedzie załatwiać jeszcze inne rzeczy, ale obudziłam się dzisiaj z migreną i jestem strasznie zła, bo nic dzisiaj jeszcze nie zrobiłam, ale druga część nie. Mam nadzieję, że zapowiada się fajnie.
dlatego że w międzyczasie jeszcze pożyczymy od Lilki taką smycz treningową przypinaną, bo chciałabym kupić coś takiego dla miśków, ale właśnie nie jestem w stanie zdecydować, nawet nie chcecie wiedzieć, ile ja siedziałam na tej stronie i zastanawiałam się, jaką smycz muszę zamówić, więc pomyślałam, że pożyczę od Lilki i przetestujemy, jak ona będzie się sprawdzać u miśków, więc dzisiaj chyba pojedziemy znowu do tego parku na niskich łąkach, bo tam jest w miarę mało ludzi, jak pójdzie się w prawo, a nie w lewo, bo w lewo jest faktycznie dużo więcej, a w prawo tam... Czy że każdy wie, gdzie jest w prawo i gdzie jest lewo? Od strony Sky Towera. To właśnie jak skręcicie w prawo, to no, nie chodźcie tam, bo ja chcę, żeby tam było mało ludzi, ale tam jest mniej ludzi na tyle, że mogę nie, że ich puścić, ale właśnie używać tej takiej linki pięciometrowej i zobaczymy, jak nam się to będzie sprawdzać, a potem wrócę i będę pracować. Miałam jechać po paznokciach na siłkę, no ale przez migrenę na razie odpuszczę, może wieczorem pojadę. No i to tyle z update'u, zobaczymy, jakie paznokcie sobie zrobię, bo mam kilka pomysłów. Ja zawsze robię tak, że pokazuję Agnieszce kilka i później wychodzimy naprzeciw i wybieramy jedne, lekko modyfikujemy i pokażę wam, bo teraz miałam te, ale foto jest na Instagramie, jak jesteście ciekawi z bliska, jak one wyglądają. No, więc to chyba tyle. No i co, wczoraj się do was nie odezwałam, ale na paznokciach tak mnie dowaliła migrena, że później już cały czas zgonowałam i leżałam na kanapie, więc niestety nie poszłam z miśkami, ale mam tą smycz od Oli i jednak ona jest mniej więcej waży, może nie, ale waży prawie tyle, ile miśki, więc wydaje mi się, że ona będzie za ciężka, ale jest jeszcze jedna marka, która właśnie robi trochę węższe te smycze, więc zobaczymy. Ale zobaczcie, dostałam od Alana, ja wiem, że mam piękne włosy, ale zobaczcie, dostałam od Alana na naszą rocznicę, bo nasza rocznica jest jutro i jest to 13. rocznica, więc prawie, że całe życie już jesteśmy razem. I słuchajcie, on tak na to polował i pomyślałam, że otworzę razem z wami, bo wiecie, jak już będzie nie tak, to od razu będę miała nagranie. Słuchajcie, dostałam od Alana Dysona, czyli ten sprzęt do robienia włosów, nie odkurzacz. I dostałam wersję long, no bo na takim mi najbardziej zależało. I to jest to taka specjalna wersja kolorystyczna. I też ja już w ogóle Dysona chciałam od dawna, ale jak dowiedziałam się, że oni będą robić ten taki upgrade z nowymi tymi końcówkami, no to stwierdziłam, że poczekam, aż to się pojawi. Nie wiem za bardzo, jak mam to otworzyć. No i właśnie... O! Taki granatowy. Dobra, więc tak wygląda opakowanie i w środku... Aha, to tak otwieramy. Tutaj mam misia, misio jest super podekscytowany też tym. Ty, misio, wiesz, ja ci mogę zrobić takie włosy, jak będziesz chciał. I tak to wygląda w środku, czyli mamy tutaj ten sprzęt, no i te wszystkie końcówki. Kurczę, myślałam, że to jest... teraz jeszcze rozwolę, zanim to użyję. Myślałam, że to jest mniejsze, no ale właśnie umyłam włosy, jak widać, i chcę to przetestować, więc mamy to, mamy te dwie do... A czemu są aż dwie? A to nie miało być tak, że to jest jedna w dwie strony? Czy one są innych grubości? A, dobra, jest tak, tylko że mam tutaj dwie grubości, czyli mam taką grubą i cienką. Najbardziej jestem ciekawa, no może nie, że najbardziej, ale jestem ciekawa tego, bo to jest końcówka, która ma oczywiście być suszarką, ale też ma wygładzać włosy, a ja mam, przez to, że mam bardzo dużo baby hairów, to zawsze mam tak stojące wszędzie, więc jestem ciekawa, jak to się sprawdzi. To co, nie przedłużam. Ja w ogóle nagram osobny film o tym. Takie pierwsze wrażenie, jak się te loki utrzymują i myślę, że jeżeli zdecyduję się zostawić ten sprzęt, no to też nagram po jakimś czasie update. Może się najpierw nauczę, jak to wsadzać. O, patrzcie i już wiem. No, więc gitesik. Nadrabiam to, czego wczoraj nie zrobiłam, czyli spacer i wzięłam właśnie tą linkę. Jak trzymam go tak, to jeszcze jest ok, ale jak puszczę tą linkę, to jak widzicie, on nagle zaczyna iść bokiem i to jest po prostu dla niego za ciężkie.
jak macie większego psa, to to będzie fajne. Ja wiem, że ten karabinczyk oczywiście mogłabym wziąć mniejszy, bo ten nie jest najmniejszy, ale sama linka jest naprawdę ciężka. Aż sama jestem zaskoczona, bo myślałam, wyglądała przynajmniej na dużo lżejszą, więc to odpada. Wzięłam tak raz na testy. Będziemy potrenować trochę w parku, ale to jednorazowo. Muszę wymyślić coś innego. I spacerujemy sobie. Ale zobaczcie, doszliśmy znowu w to miejsce, co ostatnio. Jest teraz tak piękna pora. Super to wygląda. I set na trening gotowy. Czarna koszulka, brązowe leginsy push-up i czarny stanik. Ten jest akurat z kolekcji Marity, ale sobie podwijam tą niebieską wstawkę i jest cały czarny. Dobra, przebrałam się jednak, założyłam nie czarny stanik, tylko ten melanżowy, szary, czyli też jeden z moich ulubionych. I zawsze jeszcze sobie tą koszulkę tak związuję tutaj na boku, żeby ona tak ładnie opinała sylwetkę. A nie wiem, czy w ogóle jak nie obserwujecie Gym Glamour, to pewnie nie wiedzieliście, ale szykuje się taka wielgachna nowa kolekcja. Ponad 50 rzeczy. I słuchajcie, powiem wam, że ja jestem mega podekscytowana. Jestem bardzo ciekawa tych nowych leggingsów, bo mają być dwa nowe modele. Więc oczywiście jak tylko je dostanę, bo wiem, że mam dostać, to będę od razu testować i pewnie też nagram film na YouTubie, na Fidonci z przeglądem tej całej nowej kolekcji. Bo jak patrzę właśnie na inne rzeczy, to myślę, że leggingsy dla mnie są takim najbardziej ciekawym tematem, bo jestem ciekawa, czy po prostu będą w stanie przebić push-upy. Dzisiaj mam te brązowe, to też są push-upy. To są moje zdecydowanie ulubione i moim zdaniem to są najlepsze leggingsy z Gym Glamour, bo są po prostu turbo wygodne, dobrze wyglądają na sylwetce, ładnie ją opinają i po prostu wyglądają bardzo fajnie. Pieski już wróciły z dodatkowego szybkiego spaceru. Ja sobie teraz nałożę jeszcze krem. Może ten to jest Nakomi Dermo Multilevel Hydration, to nie jest ten sam co Protein Patch, ale ten Multilevel on jest po prostu lżejszy. Więc myślę, że na trening będzie spoko. Dzisiaj mam w planach górę, więc lecimy. Wróciłam już z siłowni, jeszcze nie idę spać, ale chcę sobie przetestować tę herbatę, bo ostatnio mam znowu problem z zasypianiem. Wczoraj leżałam z migreną 2 godziny i nie mogłam kompletnie po prostu zasnąć. A jak już zasnęłam, to oczywiście nie mogłam wstać rano, więc przetestuję sobie to. Zazwyczaj piję po prostu melisę, ale jak widać kupiłam, w ogóle bardzo ładnie pachnie. Taką właśnie... Bo co tutaj jest? Rubianek, mięta? Nie, nie mamy mięty, ale pachnie mi jakąś miętą. Zobaczymy. Kubek z TK Maxa. Jestem na spacerze z Maltkiem teraz. Zaraz będę robiła wymiankę. W ogóle montowałam tego vloga i ogarnęłam, że w sumie na wszystkich spacerach jest pluszak, a Misa w ogóle nie ma. Ale to dlatego, że z Misiem zawsze chodzę potem i już po prostu robi się trochę ciemniej. Albo jak ostatni raz byłam z Misiem, to tak się super bawiliśmy, że nic nie nagrywałam, bo robiłam, co to jest, bo robiłam mu trening. A teraz właśnie jesteśmy przy Renomie, tutaj jest Teatr Lalek, więc i to jest też park, ale teraz zapomniałam jak się nazywa. I jest tak super tutaj jesiennie, więc idziemy.
Znalazłeś wszystko? Dobrze! Super! Tam piesek szedł? Tylko burknął lekko. Dobrze. Jaku ile jest psów teraz? No, dzisiaj to poszaleliśmy. To jest pizza z pizzerii Weź Gryzę i jest naprawdę bardzo spoko. Już dawno właśnie nie jedliśmy tak fajnej pizzy, więc jak zamawiamy w ostatnim czasie, to to jest to. I zamawiamy po prostu jedną taką wielką. Ile ona ma? 45. 45 centymetrów. Więc tak kończymy dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Życzę Wam udanego weekendu i do zobaczenia. Pa!